Siemanko, odbieram właśnie auto z serwisu i mam gdzieś tam podstawić, gdzieś tam na plac, na mycie. Także krótki taki materiał będzie, nie będzie tutaj za bardzo żadnej trasy, bo tam do przejechania mam niecałe 40 km tak naprawdę. I ostatnio nie robię żadnych tras. Wolne, wolne, także jedziemy. I takie trochę ciasne skrzyżowanie. A jeszcze ośkę mam podniesioną. Oho. Dobra. Nic, ostatnio nie jeżdżę. Też trochę była i przerwa na kanale. Ja też z jeżdżeniem, chociaż w sierpniu jeździłem jeszcze i to sporo takich miałem podlotów. Tu załadować, tu gdzieś podjechać i powrót. Gdzieś takie trasy, że wyjeżdżałem między 16 a 18. Wracałem między 2 a 4 w nocy. Więc takie dosyć spoko dla mnie, no bo zależy mi, żeby jednak nie jeździć. Nawet nie mam takiej możliwości, żeby wyjeżdżać na dłuższe wyjazdy. No ale też tam miałem trochę nieprzyjemności ze względu na prowadzenie kanału. Więc wtedy nawet nie nagrywałem. Ale tam też nie było jakichś bardzo ciekawych rzeczy. Ale no też i taka wyszła sytuacja, że jakoś trochę trzeba było odpocząć od tego. No a teraz tak naprawdę jestem w trakcie poszukiwań, w jakim kierunku pójść. No ciężko z tą jazdą, tak nie mogę robić długich wyjazdów. A te tutaj wkoło Komina nie bardzo jest jakaś sensowna robota. Więc no muszę się na coś zdecydować, czy może w innym kierunku pójść. Dlatego takie przestoje, a do tego jeszcze oczywiście zajmowałem się przygotowaniem pszczół do zimy, sprzedażą miodu, ale to o tym później właśnie zechcę w tym filmie jeszcze powiedzieć, już tak oddzielnie, więc to będzie poza ciężarówką. Jak ktoś nie będzie zainteresowany, to tam po prostu wyłączy, chociaż będę wdzięczny za obejrzenie, wysłuchanie czegoś też innego. Trzeba było spiąć naczepę tutaj też, jak odbierałem teraz ten samochód. No i jakby, no nie odpaliłem nawet nagrywania, nic tam, myślę, dobra, spinam. Wszystko idealnie poszło. Często się zdarza, że gdzieś tam źle tą klamkę od powietrza zamknę, gdzieś tam coś syczy. Czy coś, czy sam po prostu o czymś tam się zapomnę, zamotam. To wtedy to bym nagrywał, tak? Znaczy, no bo to też trochę tak działa, że jak mam kamerę, to się skupiam trochę na tym nagrywaniu i ciąży mi ona trochę na tej głowie i się potrafi człowiek tak zamotać i jest w topa. A teraz jak wszystko książkowo idealnie w ogóle poszło, aż sam jestem zaskoczony, że człowiek nie ma wprawy, nie robi tego na co dzień, no to oczywiście nie nagrałem tego, ale to tak jest, to tak jak i ile razy coś tam się cofało i to nie wyszło właśnie, bo kamera na głowie i niestety. Tutaj ciekawie z tą ośką podniesioną. Nie wiem, chyba nie wjeżdżałem tu jeszcze tak z ośką podniesioną, a tutaj jest dosyć tak właśnie ciasnowato. Nie, na luzie. Nie ma co przeżywać. Powiem wam, że ja nie jestem żadnym zapalonym driverem. Wiecie o tym, że ja nie mógłbym jeździć tak na stałe. Nie wiem, 3 tygodnie w trasie czy coś. Ale jednak jak się nie pojeździ jakiś czas, to tak ciągnie, żeby pojechać. Ja nie wiem, czy to raczej nie chodzi o samą jazdę, bo już człowiek nie ma takiej jakiejś wielkiej przyjemności z tego. Nie wiem, chyba o po prostu jakąś zmianę otoczenia, ruszenie się gdzieś, może pobycie sam ze sobą. Bo to na co dzień nie ma na nic czasu, a tutaj no to jak spokojna jazda jest, no to sobie coś tam odpalisz, coś tam odsłuchasz, jedziesz sobie. Nie wiem, naprawdę, ale czasami właśnie już zdarzało się tak przy dłuższych okresach, że aż mi brakowało. Może też porobiłem, nie wiem, jak miałem bardzo dużo taki intensywny czas przy pszczołach, no to i w końcu się obrobiłem i miałem trochę tego wolnego czasu od pszczół, to właśnie wtedy też miałem takie, kurczę, no już bym pojechał, że coś innego, nie? A przecież niby ja nie jestem jakiś tam zapalony, bo niektórzy to naprawdę to kochają to robić, a jednak też
zdarza się, że ciągnie. To też jest dziwne, pojechałby człowiek na jakiś magazyn, owkurzał się, połaził z jakimiś papierami i by stwierdził, nie no, przecież ja nie mogę tego robić. Pojechałbym w jedną trasę teraz taką jakąś kilkudniową i bym stwierdził, nie no, przecież ja nie mogę, nie wytrzymam tego, to po prostu albo jakieś czekanie godzinami, czy załadują, czy nie załadują, a tu coś się przeciągnęło, już by się odenerwował. Potem odpocznie człowiek miesiąc czasu, kurde, nie no, pojechałbym, spoko, jazda, nie? Jak to szybko przychodzi. Dziękuję wszystkim, którzy też zamówili miód ode mnie. Jak możecie zobaczyć, to już 14 tylko słoików tego miodu z terenów leśnych, który się najlepiej sprzedaje, on się już kończy. Także jak ten miód chcecie upolować, to już raczej ostatnie dni, ale innych będę miał jeszcze raczej przez dłuższy czas. Myślałem, że lepiej będą mi szły te sprzedaże, ale no jak widzicie, ja nie potrafię tak chamsko namawiać, mówić, że musicie ten miód koniecznie kupić, jak to on was wyleczy ze wszystkiego. No nie, no nie lubię takiego naciągania, takich chamskich tekstów marketingowych, no i dlatego też gorzej sprzedaję. Ale dziękuję wszystkim, którzy mimo wszystko zakupili ode mnie. A najlepsze to już w ogóle są te jakieś odliczanie godzin, a że się skończy oferta, albo że w ogóle już ostatnie sztuki, a jest tego pełno i takie naciąganie ludzi. No u mnie, jak mówię, że 14 tych słoików, to 14 tych słoików, a jak tamtych około 40, no to około 40, nie będę mówił, że musicie spróbować, bo to już ostatnie dwie sztuki. No ale gorzej to działa faktycznie. Cześć, odpalając film na moim kanale, raczej spodziewacie się filmu z trasy, coś związanego z ciężarówkami. W tym filmie tego nie będzie, będzie coś tam z podwórka, taki luźny materiał na przełamanie. Nagrywanie gdzieś tam, chodzenie z kamerą podwórku jest dla mnie trudne, więc chciałem też stawić temu czoła, no bo chodzenie z aparatem i gadanie do niego to nie jest jakieś tam, myślę, normalne dla osób z mojego otoczenia. Zacznę dzień od naklejania etykiet, bo staram się, żeby zawsze mieć tam po kilka, z każdego rodzaju po kilka słoików naklejone etykiety i przygotowane w razie czego coś tam schodzi, powiedzmy po kilkanaście tych słoiczków tygodniowo, więc żeby zawsze być przygotowanym, a później jeszcze będzie trzeba zajrzeć do pszczół, chociaż wczoraj większość udało mi się przejrzeć, tak jeszcze zostało mi tam koło 12 rodzin, gdzie muszę wyjąć paski z ula, ale to później. Poza tym nagrywam aparatem z mikrofonem, zawsze nagrywałem GoPro, więc sprawdzimy sobie ten sprzęt, jak się sprawuje. Pada deszcz, więc póki co muszę się wstrzymać z tą wizytą u pszczół. Poczekam, aż minie, no bo będę musiał otwierać i rozgrzebywać troszeczkę gniazdo, więc no nie mogę tego teraz robić. Ale w takim razie skoczę do mechanika, bo ostatnio upolowałem borsuka i skasowałem opla. No na szczęście tylko chłodnica była do wymiany, ale teraz jeszcze trzeba tam sczytać jakieś błędy, bo może jakiś czujnik padł i chodzi ciągle wentylator. W ogóle to testuję ten obiektyw i mi się podoba obrazek, możecie dać znać, jak właśnie wam się podoba. Robiłem nim już zdjęcia, wychodziły super, ale widzę, że do filmów też jest spoko. W końcu jasny obiektyw, zawsze miałem taki ciemny i było słabo ze światłem. W takim miejscu jak teraz jestem, to już totalnie się nie nadawało, tylko przy dobrym świetle dziennym. A tutaj jest naprawdę ciemno, bo budynek jest taki, a świetnie sobie radzi. Trzeba podkurzacz rozpalić. Najpierw trzeba wziąć próchno. Mam tu takiego brzozowego trochę. Z lasu przywiozłem brzozę i część była właśnie taka spróchniała, więc fajnie, bo mam spory zapas próchna. Trzeba tutaj nawrzucać, potem odpalić i to się fajnie dymi. To się nie pali, tylko dymi. No a dym jest potrzebny do pracy z pszczołami, bo nie dość, że neutralizuje zapach i ewentualnie jak któraś mnie urządli, co daje im sygnał do ataku, ten zapach jadu, to reszta nie będzie żądzić, bo nie wyczuje tego, tak? Te zapachy się zmieszają, a do tego pszczoły nabierają miodu i nie są tak skore do żądlenia, jak się je tam poddymi troszeczkę. Więc warto tego dymu używać. No, jak jest rodzina agresywna, to w ogóle ciężko by było bez dymu. Nie każde próchno się nadaje, właśnie te fragmenty tutaj, tak jak jest twarde, to już jest słabe. Takie, które się rozpada, takie
mięciejsze jest lepsze, lepiej się dymi, a tamto twarde takie, jeszcze nie takie fajne próchno, to wygasa. I trzeba latać spalnikiem, rozpalać znowu, a takie to już jak się rozpali, to do końca będzie się dymić. To są właśnie te paski, które muszę wyjąć. Jest to właśnie ważne, żeby je wyjąć, bo tworzy się lekooporność, jak za długo ta substancja będzie w ulu. 10 ramek to za dużo do zimowania. Tu jedną ramkę chyba będę mógł już usunąć. Tak, ona jest sucha, można już wycofać. No troszeczkę tu na kropu tylko jest. A też jest do wycofania. Teraz muszę jeszcze pójść po zatwór w takim razie. Tutaj zobaczcie, jest czerw na wygryzieniu już zasklepiony. Gniazdo mamy zaciśnione. Kończę już przygotowania pszczół do zimy. Muszę wyjąć ostatnie podkarmiaczki, takie wiaderkowe. Tutaj akurat jeszcze syrop został, ale on już jest tutaj długo, więc nie ma sensu trzymać tego dalej. Zacząłem stosować takie wiaderka, bo mi się pasieka rozrosła. Już żeby nie dokupować kolejnych podkarmiaczek, to po prostu znacznie taniej, 5-6-krotnie taniej. Takie wiaderka wychodzą, trzeba zrobić dziurki w wieczku i naprawdę sprawdzają się. Tylko wolniej z nich pszczoły pobierają, ale ma to też swoje plusy. No i też plusem jest to, że jest to szczelne i nie niesie się tak zapach. Jeżeli karmimy cukrem, no to problemem jest trochę to, że no robi się trochę rozruba na pasiece, bo jednak pachnie tym cukrem. Tu muszę zatkać, taki koreczek wentylacyjny włożyć w miejsce, gdzie było wiaderko. Taka dziurka tutaj jest i sobie wkładam ten koreczek, powałkę, no i jeszcze styropianowe koreczki. Kryjemy jeszcze, zobaczę gniazdo, na ilu tu jest ramkach. Tutaj już jest przygotowane, bo niektóre rodziny mam na 10, no i muszę to zmniejszyć, bo nie będą tego obsiadać. Okej, tutaj jest już, było to robione, jest zatwór, jest 8 ramek z tego co widzę. Sprawdzę, czy skrajna jest zalana. Tak średnio, tak naprawdę można ją za zatwór dać i będą na 7 ramkach, a niech sobie przeniosą z tej 8. Okej, nie przeszkadzam wam na razie.